I teraz wyraźnie widać, że wchodzę w część muzeum poświęconą samolotom. I jest ten majstersztyk Concorde. A teraz będę próbował wejść do tego samolotu za tymi ludźmi. Whiskers 1103 VC10. Jak nas zapraszają, to się wprosimy. Maybe after. Yes, you come. Yes, come back. Thank you. Thank you. A tu salonkę mamy. Ale sielanka. Co to za tablica? To wskazuje, że to było jakiś arabusów. Tutaj jakieś światełka w stylu gwiazdek. Telewizor Sony. Mapkę mieli. A, już wiemy, czyj to był. Oman. Pewnie znaki koronacyjne. Fajnie, fajnie. U góry kolumienka. Tutaj takie przejście. Wykończone wszystko w drzewie. Co oni tutaj mieli? Proszę. Super. Tu sobie siedział, spał, leżał, odpoczywał. No w takim czymś to można sobie pomarzyć, polatać albo w pierwszej klasie katarskich linii. Siedem rzędów po lewej, siedem rzędów po prawej. No, ale te fotele to... Kto dzisiaj lata w takiej jakości, w takim komforcie? Czy to fotele są porównywalne z siedzeniem w Mercedesie? Beczce starej. Albo 560 sek. Cholernie szeroki. Jak dla króla. Ale zaraz, zaraz, a tu już jest dla chyba ochrony, dla ludzi niższej, z niższej kastry, bo już są wąskie, takie jak dzisiaj. Proszę zauważyć, nawet siedzenia dla lordów są szersze i są węższe. Tu pewnie na gazetki. To był samolot rządowy. No w tej części jakby powstał pożar, to jest rzeczywiście bardzo ciężko ugasić go. That
but you can the rudders control it in yours, so you have to coordinate the turn. But on swept wing aeroplanes, you don't really need much rudder in flight. Rudders used mainly on the ground for keeping it straight on the runway, on takeoff and landing. And also, it's very important. If you have full power up or a lot of power up like that, and number one engine fail, what do you think the aeroplane's going to try and do? 891, grab one. You wouldn't do that, or you'd crash. So you put those back up. So it's got to try and turn like that, isn't it? So you have to put a big boot full of right rudder to keep it straight. And after a time, your leg would go into spasm, even however strong you are. So you can trim it out with that, you see. Take the load off the rudders. Oh, okay. Wait, so what? So it's 1, 2, 3, 4. Well, so it's four engines. Mm. Okay. And these put the fuel into the engines. Wow. So you've got four of those. They're called the high pressure fuel cocks. If I put this to the off position, the engine would stop now. They were in the run position. And if you look at that little indicator there, if you watch it, you see it? Yeah. So like when you start up, you don't just like put full power, right? No, you start the engines here. These are your start switches. They're not electric starters like a car, they're air turbine starters. So you need, this aeroplane didn't have an APU, so you need an external air start truck. Don't leave that. Huh? Leave that. That's the dampers. That's the autopilot. Just imagine the whole plane is just deleted. AP is autopilot? No, that's that's the autopilot. Autopilot 1 and autopilot 2. And I just kind of wonder,